Witam serdecznie. Jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych zapraszam Was bardzo serdecznie do korzystania z internetowych, powiedzmy, książek w formie e-booków w ramach e-book Libra. Jest to bardzo fajny, praktyczny sposób na dostęp do książek. Ja jako korepetytor przedmiotów ekonomicznych podzielam, powiedzmy, zasoby. Jestem zadowolona bardzo z korzystania z podręczników, jakie mamy dostępne w ramach kategorii nauka ekonomiczna. Jak widzimy, jest bardzo dużo książek dostępnych, w zależności z której uczelni oczywiście pochodzimy. Prezentowane zasoby wynikają z Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z Waszych uczelni posiada inny zasób i warto korzystać z opcji dodania, zgłoszenia, zaproponowania zakupu przez Waszą uczelnię dodatkowej książki, która byłaby dla Was potrzebna. Jeżeli odpowiednio dużo osób byłoby zainteresowanych zakupem takiej książki, istnieje możliwość taka, że po prostu Wasza uczelnia to kupi. Przykładowa książka, która byłaby na przykład bardzo polecana w badaniach operacyjnych, bardzo dobrej jakości, zaraz ona nam się przełączy, chwilkę musimy poczekać, to badania operacyjne w przykładach i zadaniach Karola Kukuły, Zbigniewa Jędrzejczyka, Jerzego Skrzypka. Oczywiście wydanie, jak widać, jest tutaj dość świeże i jeżeli nie chcecie dodać do półki e-book, istnieje możliwość również kupienia wydruku takiej książki. Książka jest dostępna po tym, jak Wasza uczelnia oczywiście wykupi dostęp do takiej książki. Możecie też oczywiście zapoznać się z pełną informacją o każdej książce. Istnieje możliwość nie tylko zapoznania się z książkami typowo ekonomicznymi. Tutaj, jak widzimy, jest cały podział. Możemy również zapoznać się z książkami, które mają tematykę taką dla nas wstępną, czyli matematyczno-przyrodnicze. Ciekawą książką, którą mogę Wam na pewno polecić, są to wszystkie te możliwe książki dotyczące matematyki. W zależności od tego, do ilu książek wykupi Wasza uczelnia dostęp, mamy bardzo dużo nowych wydań książek, które nie zawsze są dostępne na innych platformach, także bardzo z doświadczenia polecam Wam dostęp do, jakby zainteresowanie się w swojej uczelni dostępem do e-book Libra, bo wtedy macie dostęp z pozycji albo biblioteki, albo swojego już bezpośrednio domu do dobrych książek, takich jak widzicie na przykład Analiza matematyczna w zadaniach Krysickiego, Włodarskiego, takie niektóre książki biblijne wręcz, które są naprawdę bardzo pożyteczne i potrafią Wam dużo wyjaśnić nawet z konkretnego działu matematyki, tak jak tutaj widzimy. Książek jest wystarczająco dużo, żeby z jakimś tematem się zapoznać. Jeżeli jednak Wasza uczelnia czegoś, powiedzmy, nie wykupiła, to jak najbardziej można zaproponować naszej uczelni zakup takiego podręcznika. Dzięki temu jest szansa na zwiększenie zasobów na danej uczelni. Oczywiście jest to zasób Uniwersytetu Warszawskiego, ten prezentowany przeze mnie. Każda uczelnia ma swoje możliwości. Oczywiście można zarejestrować się, można się zalogować i każdy musi mieć swoje dane, żeby jakby korzystać z zasobów tej platformy e-book Libra. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
To zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.